Dzień dobry moi drodzy, witajcie w cyklu Zorientowani. Dziś moim gościem będzie jeden z najbardziej zaangażowanych polskich aktywistów, Bart Staszewski. Z Bartem porozmawiamy sobie o strefach wolnych od LGBT oraz o aktualnym klimacie politycznym wokół naszej społeczności. Zapraszam do oglądania. Witaj Bart. Cześć, siemka. Witaj nowy youtuberze, słuchaj, witaj w youtuberskiej rodzinie. No długo o tym myślałem, ale tak, założyłem kanał na YouTubie. I co cię do tego skłoniło, bo to jest kolejna platforma taka, którą wykorzystujesz jako aktywista. Prowadzisz bardzo popularny fanpage na Facebooku, który ostatnio robi furorę, bym powiedział, i coraz więcej osób przyciąga dzięki treściom, które tam publikujesz. No i teraz YouTube i właśnie może od tego zacznijmy, od tego wyjdźmy. Jaki jest twój pomysł na ten kanał i co ludzie będą mogli tam zobaczyć? Generalnie myślę o tym, że no YouTube jest zdominowany przez prawicowe treści w dużej mierze. One osiągają olbrzymie liczby i wydaje mi się, że jako aktywiści musimy sięgać po nowe media. To nie mogą być tylko na przykład wypowiedzi do telewizji, tak jak większość aktywistów starszego pokolenia robi, ale to musi być Facebook, to musi być Twitter, to musi być także YouTube. I długo o tym myślałem, w jaki sposób to robić. Jestem filmowcem na co dzień, no więc myślałem sobie, że okej, mogę to zrobić z pewną łatwością, no ale jakby nie było, będzie to rodzaj zobowiązania dla mnie, tak? Czyli, że jak już zacznę, to nie mogę po tygodniu przestać. Więc mój pomysł na to jest taki, że będę starał się wyjaśniać, debunkować jakieś głupoty, które się pojawiają na nasz temat. Oczywiście nie na tym najniższym poziomie, bo oczywiście prawica już tam zaczęła szturmować, komentować, że zoofilia i w ogóle takie najgorsze rzeczy, to też jest orientacja. Na pewno nie, na taki poziom nie zejdę, no ale jak pojawią się jakieś głupoty czy nieprawdy, które można w jakiś sposób sensownie obalić, no to będę się tego podejmował i trochę do tego służy też kanał, do tego, żeby pokazać, że no, społeczność też nie jest jednorodna i jednolita i że nie jest tak, że jak prawacy sobie wyobrażają, wszyscy są za Biedroniem albo za Trzaskowskim, bo to różne są opinie, że ludzie są po prostu różni i to też będę starał się gdzieś boldować, mówić trochę też może jakieś popularne rzeczy, tak, że transmężczyźni też na przykład zachodzą w ciążę, rzeczy, o których na co dzień się też nie mówi, a powinno się mówić. To jest też to miejsce, żeby o tym powiedzieć. A propos tej pierwszej części twojej wypowiedzi, że chciałbyś tam debunkować pewne rzeczy i gdzieś prostować, komentować, no to oczywiście z racji tego, że żyjemy w naszym pięknym polskim kraju, to przez ostatnich kilka dni miałeś już dużo roboty, idąc z tym tropem, który sam sobie narzuciłeś. Jak założyłem sobie kanał na YouTube, no mówię, no na pewno będę musiał reagować ad hoc, bo coś się wydarzy i to zrobić. No ale wiesz, chciałem zrobić odcinek o strefach wolnych od LGBT, powiedzieć troszkę o tym, czym są i dlaczego są tak niebezpieczne, dlaczego ich nie powinno być, a nagle się okazuje, że TVP zablokowała reklamę Durexa. Za chwilę się okazuje, że jakiś europoseł, tak jak dzisiaj Brudziński, zrobił jakiś post na temat LGBT. Potem z kolei prezydent podpisuje jakąś kartę. Właściwie codziennie, od kilku dni, kiedy zacząłem się już fokusować na tym, coś się dzieje i właściwie Kaja Godek coś tam mówi. No w ogóle ciężko nadążyć, a tematy tracą na znaczeniu po kilku dniach i trzeba wybierać to, co jest istotniejsze, ważniejsze, żeby to skomentować i zrobić. To wczoraj zrobiłem taki minutowy filmik, w którym zrobiłem taką formułę, szybki komentarz, gdzie w ciągu jednej minuty próbuję zdebunkować i powiedzieć, dlaczego tęczowe disco jest okej i nie ma w tym nic złego. I to też się cieszyło jakąś tam popularnością, więc czas reakcji musi być bardzo szybki, bo prawica i prawicowa maszynka, która produkuje taki hejt na LGBT, działa bardzo szybko. To może o tym tęczowym disco porozmawiajmy, bo byłeś tam wczoraj, byłeś na miejscu. I powiedz mi, skąd w ogóle urodził się ten pomysł, który wczoraj nagle zaczął robić karierę na Twitterze, chyba jakoś po południu,
że to jest prawicowa prowokacja, że to jest jakiś taki rodzaj pułapki, którą my jako osoby LGBT wybierające się tam chcemy dać się złapać i kto za tym stał, jak myślisz, po co w ogóle taki fake news, no bo w takich kategoriach trzeba o tym mówić, w ogóle się pojawił. Ja ci powiem tak, ja przedwczoraj usłyszałem o tym, że no, taki event powstaje, że coś tam się rodzi w internecie, że coś tam mi mignęło na oczy. Potem myślę sobie, fajnie, no trzeba będzie pójść, no bo co innego można robić w Warszawie, tylko pokazać się solidarnie przed tym pałacem, że jesteśmy. Potem po południu około 11-12 nagle pojawiają się informacje, że to jest prawicowy event, Twitter zaczyna wybuchać, aż tak mocno w Twitterze nie siedzę, bo tam jest strasznie dużo hejtu. No i nagle patrzę, Tomasz List, inni, Hanna List, politycy Platformy, Rabiej zaczynają pisać o tym jakieś głupoty, że to prawicowy event, aż sam pomyślałem, że może coś w tym rzeczywiście jest. Zacząłem pisać na Facebooku, ej, czy wiecie coś o organizatorach, ale z drugiej strony sobie myślę, no jakbym był prawicowcem, który chce zrobić coś hejterskiego, to raczej nie tanie, tylko coś mega głupiego, jak to robi zazwyczaj prawica, więc pojawiła mi się taka czerwona lampka w głowie. No i oczywiście po chwili okazało się, że nie, że to nie jest żaden prawicowy event. Po chwili szukaniu na Twitterze okazało się, że mnóstwo ludzi debunkuje to. Okazuje się, że po prostu pewnemu kandydatowi, który jest na razie prezydentem Warszawy, nie pasuje to PR-owo, żeby kampanijnie też, żeby musieć się ewentualnie później tłumaczyć z tego, co się dzisiaj w Warszawie wydarzyło. Więc generalnie publicyści w internecie, ci, którzy są od konstytucji, od praw człowieka, na w cudzysłowie, wiedzą lepiej, gdzie LGBT powinno być tego dnia, więc próbowali wszystkimi siłami nas wsadzić z powrotem do domów i mówić, że wasze miejsce jest w domu, bo inaczej przez was Duda wygra. No tak, przez nas Duda wygra. To jest ich tok myślenia. Nie przez nich, przez lata ich nic nie robienia w kwestiach LGBT, tylko przez nas, kiedy my chłopujemy dzień po tym, jak Duda podpisał kartę tam praw rodzin. Rodzin, tak. Tak, tylko przez nas, bo my wychodzimy, kiedy na nas szują na ulicy, a oni zamiast wyjść i być z nami w tym dniu, sobie siedzą na Twitterze i komentują i hejtują. To jest fascynujące, bo od lat po prostu nic się w tej materii nie zmienia i przy każdych wyborach ta pewna część sceny politycznej, bo to zawsze tak naprawdę są ci sami ludzie i ich wyborcy czy zwolennicy, wpadają na ten cudowny pomysł pod tytułem teraz na chwilę się schowajcie, bo to może nam zaszkodzić. Tak. Znaczy to tak samo, to mi się kojarzy z takim takim już bardzo brzydką retoryką, już nawet nie będę mówił jaką. Generalnie to jest obrzydliwe, że próbują nas chować. Kiedyś mówili na nas temat zastępczy, redaktor List tak mówił, mówili tak inni dziennikarze, którzy dzisiaj z tym wolnością na ustach, z tą równością i konstytucją na ustach występują w tych mediach i mówią próbują się dzielić swoją taktyką na wygranie wyborów, a to jest taktyka Żuka, czyli zakazać marszów równości i schować LGBT do szafy, bo przeszkadza w robocie. A później schować je na zawsze, no bo będą zawsze przeszkadzali, tak? Pamiętam, jak pierwszy marsz równości to był wypadał w objawieniu Fatimskie się później okazało, no to prawica i wszyscy hejtowali, jak tak można w objawienia fatimskie. Wczoraj odpowiedź na Dudę no przeszkadzała, bo było Boże Ciało. Zawsze w Polsce wypada coś w Boże Ciało albo w jakieś inne święto katolickie. Ja się zastanawiam jeszcze, ile jeszcze opłatka zmieszą te gęby pełne frazesów tych wszystkich publicystów, bo to niestety tak to się kończy. Czas wcielać w ruch te prawa człowieka, o których tak dużo się mówi, tę walkę o prawa człowieka i wyjść z nami tam być na tym tęczowym disco i powiedzieć, tak jak ja, że może nie umiem tańczyć, to sobie postoję, ale jestem z wami, nie? No właśnie, ja wczoraj też stoczyłem kilka takich dyskusji, oczywiście też z osobami z naszej społeczności, które uważały, że to jest zły pomysł, ale również z sojusznikami właśnie, z dziennikarzami, z publicystami, którzy próbowali mnie przekonać, że z ich doświadczenia wynika, oni już bardzo długo obserwują politykę, że to jest zły ruch, że zobaczycie. I to jest takie dla mnie niesmaczne też pod takim kątem, bo to jest po prostu straszenie. I ktoś ci mówi, słuchaj, nie wychodź, bo zobaczysz, to się skończy tak jak w Rosji. Poczytaj sobie, jak tam teraz jest. To u nas będzie podobnie. Jeżeli, i tu się sprowadza jakby cała esencja tych ich działań, jeżeli nie zrobicie tak, jak my chcemy. I to już od wielu, wielu lat.
Nie, to jest głupota, absolutnie. Ja do tych wszystkich ludzi mam jeden komunikat. Nie mówi się tak do mniejszości, że macie czegoś nie robić i nie wychodzić, bo to wam zaszkodzi PR-owo. Wy jesteście od ochrony praw człowieka, wy jesteście od tego, żeby głośno mówić, kiedy te prawa człowieka są łamane. Nie mówi się Żydom, żeby się chowali w domu, bo ktoś im może zrobić krzywdę, ani mniejszościom romskim, żeby nie wychodzili, bo teraz jest kampania wyborcza, jak teraz wyjdą, no to coś się stanie. Mniejszości są od tego, żeby robić co chcą. My nie mamy rzecznika LGBT, my nie mamy prezesa, który zakaże ludziom wychodzić. Każdy robi to, co chce i jak jest jakaś grupa ludzi, która chce wyjść i tańczyć, bo to jest ich odpowiedź na hejt, który się wylewa na nas, a nie danie w mordy czy plucie w twarz jakimś politykom za to, że mówią takie rzeczy, to trzeba ich wspierać i trzeba im pomagać, a nie dzielić się swoimi złotymi radami na to, jak jakiś Trzaskowski czy inny ma wygrać, to wy musicie się chować do domu. No niestety, jak Trzaskowski chce wygrać, to musi się opowiedzieć po dobrej, a po złej stronie historii. Dobra to jest ta, która chroni mniejszości, która opowiada się za ochroną praw człowieka i tyle. I tutaj jakieś złote rady, wujka złota rada, który przez lata nie umiał zabezpieczyć praw osób LGBT, to na mnie nie działają osobiście, tak? I mogą sobie schować w pięty, łagodnie mówiąc, politykierzy na Twitterze, bo to oni są mądrzy na Twitterze, wiesz, followersów mają tam miliony i się cieszą, tak? I Tomasz Lis jest dla mnie takim tutaj wzorem tego, on tam będzie mówił, że my jesteśmy pożytecznymi idiotami, tak też pisał o nas, a ja polecam wszystkim, żeby sobie zobaczyli, jak TVP Info wczoraj się śmiało z tego całego eventu, bo tak naprawdę oni w ogóle nie skupili się na tym, o tym, że to się odbywa w Boże Ciało. Oni się śmiali z polityków opozycji, którzy szczują na nas i mówią, że to jest prawicowy event. A my to później debunkujemy i mówimy, że nie jest to prawicowy event, że tak, osoby LGBT chcą w ten sposób opowiedzieć prezydentowi Dudzie. To jest terytoryka, która mi się kojarzy z tym mówieniem o tym, że osoby LGBT na marszach to powinny wychodzić w koszulach, w garniturach, szaro-buro i nijako. Drag queens powinny być schowane do szafy. Osoby transpłciowe nie powinny tego dnia w ogóle wychodzić na ulicę. To jest ta taktyka, tak? To jest ta głupia taktyka i tutaj trzeba byłoby opowiadać o tym, jak działa ruch LGBT, z czego się wywodzi, jak wyglądało Stonewall, że nigdzie na świecie nie wywalczono praw, tych równych praw siedząc w domu i wychodząc w koszulach i w garniturach wyłącznie. Tak, to też jest część tej retoryki, która zakłada, że dyskryminowana mniejszość musi w jakiś sposób sobie na nie albo zasłużyć, albo musi być krystalicznie czysta i absolutnie nie może się pojawić nic, co komuś się nie spodoba, bo taka jest zasada, no ale nie ma takich zasad i też myślę, ta część sceny politycznej, która wczoraj była bardzo aktywna, w ogóle nie bierze odpowiedzialności za tę sytuację, która się dzieje, bo to nie jest tak, że to się nagle stało, to są lata po prostu zaniedbań i efektami tych zaniedbań są też strefy wolne od LGBT, którymi ty się zająłeś osobiście nagłośnieniem tego tematu i moim zdaniem to jest jedna z najlepszych aktywistycznych akcji w ostatnich latach, bo wydaje mi się, że wielu osobom uzmysłowiła, co te słowa wypowiadane, co te uchwały przyjmowane w poszczególnych miastach, gminach, powiatach tak naprawdę mogą oznaczać. I powiedz mi, jak wyglądała jakby taśma czasu od momentu, kiedy wpadłeś na ten pomysł do realizacji, jak to wszystko wyglądało po drodze? To był, kiedy wpadłem na pomysł stref, żeby robić nie tyle stref, tylko tego, żeby taką akcję zrobić, bo strefy istniały odkąd, kiedy żadni zaczęli je uchwalać. To okej, po Trzaskowskim w 2019 roku w lutym, kiedy powstała ta deklaracja, no to zaczął się ten cały hejt na nas, deklaracja po deklaracji, pierwsza to była w wypowiedzi Świdnickim, no i wtedy myśleliśmy, że to jest jakiś taki wypadek przy pracy jako aktywiści lubelscy, że to jest coś, co się wydarzyło przypadkiem i pewnie się już więcej nie wydarzy, ale potem były kolejne powiaty i gminy, potem województwo lubelskie, które przyjęło strefę wolną i ogłosiło całe województwo wolnym, strefą wolną. Była moja koleżanka Alicja, która wtedy powiedziała się tą przemowę, która wiralowała później na Facebooku, ale odbiła się od ściany, bo no niestety politycy nie słuchali nas tego, co my mówimy, że nas dyskryminują i mogą sobie mówić różne rzeczy, że chodzi o ideologię, a wszyscy wiemy, o co to chodzi tak naprawdę. I kolejne strefy za kolejnymi strefami. Była Śmierć Milo, był Białystok, była kampania hejtu w TVP, dzień po dniu, wirtualne media tu fajnie później pokazały, jak to wyglądało, że dzień po dniu przed wyborami były te działania anty-LGBT. Jeszcze była ta sytuacja na moście, która się zdarzyła, kiedy ja z chłopakiem byliśmy, rozjeżdżaliśmy taką dużą flagę z grupą ludzi, która też przyszła upamiętnić Milo i tam też nas atakowano homofobicznie, bo komuś się ta flaga po prostu nie spodobała. Więc tych sytuacji było mnóstwo i można by długo wymieniać. Gdzieś tam w międzyczasie tego wszystkiego rodziła się ta moja myśl, no okej, te strefy
To jest taka jakby emanacja tej homofobii w Polsce, tylko że one są niewidoczne, bo to jest jakiś tam akt prawa, bardzo niesexy, ciężko o tym zrobić coś, jakiś materiał, na dziennikarzy mieli z tym problem, żeby o tym mówić, bo to się opierało głównie na setkach i na tym, że taki akt istnieje. No więc pomyślałem sobie, chcą mieć stref, ogłosili się strefami, no to zamanujmy to, pokazujmy, pokażmy to, z czym to się je. No więc pojechałem, wymyśliłem ten znak, czekałem aż mi firma go wyprodukuje, bo to jest prawdziwy stalowy znak drogowy. Dostałem go i potem pomyślałem, no okej, no mam ten znak, no ale to co, tak z samym znakiem jechać to tak nie za bardzo, nie wiadomo o co chodzi, zrobić zdjęcie, więc wymyśliłem sobie, że no to zaproszę tych ludzi, którzy mieszkają w tych strefach, albo którzy urodzili się tam i pochodzą z nich, bo tam była taka też jedna sytuacja, no i zrobię tym ludziom na tle tego znaku zdjęcia i dam im te kilka linijek, żeby opowiedzieli o swojej historii, tak, bo oni siedzieli też swoimi refleksjami. No i okazało się, że w połączeniu z tymi ludźmi to był bardzo mocny przekaz, który wyszedł poza zupełnie naszą bańkę, czyli najlepiej na świecie, wyszedł poza Polskę zupełnie i doszedł do zagranicznych polityków, którzy zaczęli to komentować, tak, którzy byli zszokowani tym, że to się dzieje w Polsce i że jest XXI wiek, a my mamy takie strefy. To też pokazało, jak ludzie w ogóle nie przywiązują wagi do doniesień medialnych i do tego, co się wokół nich dzieje, nawet w obrębie ich właśnie miasta, gminy czy województwa, bo czytając wiele komentarzy pod Twoim postem, czy w ogóle pod artykułami dotyczącymi tego tematu, to wyglądało tak, jakby nagle ktoś sobie zdał sprawę, że takie rzeczy się dzieją. One się w tamtym momencie już przecież działy od wielu, wielu miesięcy i początkowo ten szok był bardzo duży, ale potem z kolei zaczął się jakiś taki bunt też części osób, która mówiła, no ale przecież takie znaki nie stoją tam tak naprawdę, że to jest jakaś prowokacja, to jest taki happening artystyczny, no, tak jakby to cokolwiek zmieniało. Jak sobie myślę o tym tłumaczeniu przez niektóre osoby, że to był happening, zamykamy temat i nie chcemy o tym dalej myśleć, bo dla tych ludzi ta rzeczywistość jest tak przerażająca, bo jeżeli sobie już uświadomią, że naciśnij ten znak nie jest prawdziwy, a te strefy jednak istnieją i są tam ludzie, to trzeba się już określić po jakiejś stronie. Czyli trzeba powiedzieć, że tak, potępiam to, albo nie potępiam tego. Jeżeli zatrzymasz się na myśleniu o tym, że to jest fałszywy znak i w ogóle przechodzisz z tym dalej, nie musisz się określać. I wielu ludzi tak właśnie zadziałało, a ja bym chciał, żeby się określili, tak, bo znak od początku i mówiłem to i podkreślałem w pierwszym poście, żeby sobie weszli wszyscy na stronę internetową, poczytali więcej o projekcie. Na końcu mojego posta pierwszego był właśnie też ten link. Znaczy ja zachęcam, żeby ludzie po prostu się określili. Ludzie tam mieszkają, są młodsi, starsi, w różnym wieku, część z nich jest ujawniona, część nie. Kazimierz 59 lat ma, urodził się w tej gminie, w tej gminie, która ogłosiła się strefą wolną od LGBT, jest najstarszą osobą, która wystąpiła w tym projekcie. Też się czuje tym dyskryminowany, też pisał do gminy, żeby zdjęła to hańbiące stanowisko, nic z tym nie zrobili. To są różne historie tych ludzi, nie? Którzy się dzielą swoimi opowieściami, jak się żyje w takiej małej miejscowości jako osoba LGBT i jak się będzie żyło później, kiedy taka strefa zaistniała, tak? To jest takie troszkę przyzwolenie na homofobiczną przemoc, bo jeżeli żyjesz w małej miejscowości, gdzie policjant zna się z radnymi, wszyscy się właściwie znają, homofob, który tam jest lokalnym homofobem, też się zna ze wszystkimi, to są myśli, są w sumie, no jak radni już tak wprost się określili, że je pedałów, no to w sumie czemu nie, tak? To może damy jednemu drugiemu w mordę albo napisze jakiś homofobiczny napis na ścianie jakiejś tam, która jest gdzieś tam przed jakimś sklepem, bo czemu? Oni są za mną, tak? Policja jest zawsze w dobrych relacjach z władzą, szkoła jest uzależniona w jakiś sposób od budżetu miejskiego, więc tak naprawdę też w szkole nie dowiedzą się te osoby o tym, że orientacja seksualna, jaką jest homoseksualna orientacja, nie jest niczym złym, a homofobia właśnie jest czymś, co należy potępiać. No bo przecież nauczyciel teraz będzie wiedział, że aha, ja tak powiem, no to jestem na garnuszku dyrektora, a dyrektor zależy od rady samorządu, więc w każdej chwili mogą zdjąć im budżet i takiego nauczyciela można elokwentnie wyrzucić albo się go pozbyć, nie przedłużyć mu umowy i tak dalej. Także to jest sieć zależnych powiązań, która powoduje, że taka strefa staje się realną strefą, tylko jest trochę niewidoczna, tak, bo nie ma realnych get i nie o to w tym wszystkim chodzi, ale są strefy, jest taka atmosfera zamrożenia, jest atmosfera tego, że nie stworzy się z Prady Marsz Równości. Pamiętam, jak byliśmy z ekipą BBC w Świdniku i robili oni reportaż o tych strefach wolnych od LGBT, przyjechała policja, spisała osoby, które tam, włącznie z dziennikarzami, które tam stały, bo robiliśmy ten materiał przed znakiem Świdnika i w ciągu bodajże godziny był na Twitterze Ordo Iuris Jerzego Kwaśniewskiego tweet o tym, że Obsa Telewizja w Świdniku robi materiał na temat stref
na pewno go zmanipulują, a w ciągu 2-3 był wywiad radnego Radia Maryja, był wywiad radnego dla Radia Maryja o tym, że taka sytuacja miała miejsce, więc myślę sobie o tym, jak szybko ta policja skomunikowała się z radnymi, jak szybko oni się skomunikowali z Ordo Iuris, jak szybko to działa, tak? Dziennikarze byli w szoku, jak im pokazałem, zobaczcie, już o was piszą na Twitterze, szef Ordo Iuris, z którym też chcieliście rozmawiać. Więc to jest niesamowite, to jest dla mnie niesamowite i to jest taki efekt mrożący. Efekt na pewno jest mrożący i też to skojarzenie, które przywołują te strefy, na pewno nie jest najlepsze. Dużo osób się oburza, że właśnie porównywanie do get albo w ogóle ta perspektywa, że to może się w ten sposób skończyć, jest przesadą, no ale nie jest, jakby takie są realia. Wszystkie te złe rzeczy, o których chcemy zapomnieć w naszej historii, jakby tak się zaczynały i to, o czym mówisz, że ci politycy udzielający wywiadów, radni, znamienne też jest to, że teraz właśnie też między innymi dzięki tej akcji, kiedy takie pomysły się pojawiają albo te uchwały zostały gdzieś znowu przyjęte, to też jest reakcja dziennikarzy, aktywistów, którzy od razu starają się postawić pod murem jakby te osoby, które to tu uchwalały i nagle okazuje się, że oni kompletnie nie mają pojęcia, co tak naprawdę uchwalili i na najprostsze pytanie, jakby co w praktyce oznacza wprowadzenie tej uchwały, nie są w stanie odpowiedzieć, bo oczywiście boją się tej odpowiedzi, która no, wszystkim nasuwa się na myśl od razu. Tak, znaczy samorządowcy nie wiedzą, co to jest LGBT, od tego zacznijmy. Oni mogą bzdury gadać do mediów i tłumaczyć się przed Unią Europejską i komisjami europejskimi przed tym, że oni walczą z ideologią, jakiś mądry prawnik im tam napisze wyjaśnienie, no ale przecież na sesjach Rady Miasta i to jest na YouTubie, oni próbując wyjaśnić, co to jest skrót LGBT, mówią LGBI o coś tam, tłumaczą to jakimś genderem i tłumaczą to jakąś tam obroną rodziny. Totalny bełkot z tego wychodzi na tych radach miasta. Tam jest pusta głowa, tam nie ma nic za tym skrótem. Oni nie wiedzą z czym walczą i jak walczą. Oni po prostu pozwalają nieświadomie, ale to też jest, znaczy świadomie głosują za tym, więc od dorosłych ludzi wymagamy minimum świadomości społecznej, zwłaszcza od urzędników, którzy żyją z naszych pieniędzy. No, do homofobii dopuszczają generalnie, więc w tym momencie ja sobie myślę o tym, że okej, zdarzyła się też taka sytuacja chyba niedawno w Łodzi czy gdzieś dalej, gdzie jedna z radnych PiS-u powiedziała, że ona jest przeciwko dyskryminacji kogokolwiek, więc ona nie zagłosuje za taką uchwałą. I wtedy dzięki niej udało się, że tej uchwały nie ma, tej strefy wolnej od LGBT. Ale takie sytuacje nadal są nieliczne. Ci radni przyjmują te strefy. I będą ponosić tego konsekwencje, bo ja mam nadzieję, że Unia pokaże, że homofobia się nie opłaca i że no niestety za to pociągnie, to jest i dobrze i źle, bo z jednej strony mieszkańcy będą tego ponosili konsekwencje za głupotę swoich polityków, no ale sorry, wybrali ich, więc na przyszłość może nie wybiorą tych samych urzędników. Po drugie, samorządowcy może sobie w końcu wyobrażą, że nie żyją w próżni i nawet w jakiejś małej miejscowości, jak podejmują jakieś głupie uchwały, to mogą ponieść tego duże konsekwencje. Więc mi się wydaje, że rodzi się taka ogólna świadomość wśród samorządowców, że nawet jak do tej pory podejmowaliśmy różne dziwne uchwały, to kończy się taka anonimowość, że ktoś może przyjść i powiedzieć, ej, zrobiliście coś bardzo złego, tak się nie robi, nie wolno kogoś dyskryminować, tak? Więc oni się teraz wraz zastanowią i też ta ilość przyjmowanych uchwał tym wskazuje, że oni się zaczynają zastanawiać nad tym, te kolejne gminy, że im się to może nie opłacić. Po prostu, jeżeli nie działa na nich takie ludzkie słowa, że nie wolno krzywdzić innych ludzi, no to może przynajmniej finansowe kary spowodują, albo taka groźba finansowych kar spowoduje, że nie będą tych ludzi dyskryminować po prostu. To już tak zbliżając się powoli do końca, mamy teraz taki bardzo dziwny czas, w którym nawet nie można zorganizować takiego pełnoprawnego protestu. Wszystkie te działania aktywistów, organizacji pozarządowych musiały zostać tak naprawdę wstrzymane, nawet nie zrewidowane, bo ciężko teraz jakkolwiek się poruszać w tym świecie, który obecnie mamy. Jak ty widzisz ten rok w Polsce, bo straciliśmy ten taki właśnie podstawowy aparat sprzeciwu, którym są marsze, którym była parada, i jak aktywiści, ale też w ogóle społeczność może według ciebie no po prostu dalej, wiesz, trzymać tę naszą narrację, że my tu jesteśmy i jakby nic o nas bez nas. Każdy musi sobie według własnego sumienia i poczucia bezpieczeństwa wysumować, co może zrobić. Jeżeli ktoś się czuje dobry, że w akcjach bezpośrednich, polecam wygooglować, co to są akcje bezpośrednie, albo w takim civil disobedience, czyli obywatelskie nieposłuszeństwo, to powinien to robić. To jest na to czas i nie będzie już tylko gorzej, znaczy może być co najwyżej gorzej,
jeżeli chodzi o dalszą elekcję PiS-u, jeżeli Duda miałby być ponownie wybrany. A jeżeli będzie nowa władza, to zobaczymy. Mam na myśli, jeżeli to będzie inny prezydent, to zobaczymy, kto nim będzie. Każdy z nas powinien sobie to wymierzyć, na ile się czuje bezpiecznie. Wywieszenie tęczowej flagi, wywieszenie czegoś tęczowego w oknie też jest symbolem tej solidarności. Uczestnictwo w wszelkich takich protestach, eventach, pokazywanie się, że jest, również to jest apel do sojuszników, tak, żeby pokazywali, bo potrzebują was jak nigdy wcześniej, tak? Tak jak kiedyś Żydzi potrzebowali sojuszników, którzy stawialiby się za nimi w latach 30., kiedy nie było jeszcze tak źle, ale nikt nie wiedział, jaka będzie przyszłość, to teraz też potrzebujemy my, naszych sojuszników. I nie chodzi o to, że za chwilę będzie druga wojna światowa, albo trzecia i nas będą tutaj w obozach koncentracyjnych uciskać, bo nie o takie porównania mi chodzi. Autorytaryzm zawsze rodzi się w nowy sposób. I tak jak kiedyś rodził się w taki sposób, tak jak teraz mamy przyzwolenie na homofobiczną przemoc, to są Węgry, to jest Rosja, to są tego typu przykłady, jak Putin z uśmiechem na ustach mówi, że on broni rodziny, to samo mówi teraz Duda, że on tylko broni rodziny, to samo mówi Orban, mówiąc broni rodziny, ucinając fundusze dla NGO-sów, ucinając to, co teraz też w Polsce dzieje się przeciwko IKEA. To są takie działania drobne z tej i z tej strony, żeby ten duch solidarności, też tęczowej solidarności dusić. Więc ja będę mówił do każdego, żeby po prostu w ramach swoich możliwości pokazywał tą swoją solidarność, uczestniczył w protestach, nawet jeżeli wydaje się, że nie ma sensu, szukał tych nowych możliwości, żeby jakoś się włączyć. Czasami supportował finansowo organizacje LGBT, bo to też jest ważne, zwłaszcza z zagranicy. Tu też gorący apel do sojuszników z zagranicy, że macie już te swoje małżeństwo za granicą i te prawa LGBT, to pozwólcie i pomóżcie nam je uzyskać w Polsce, tak? Jeszcze myślę, że ważne jest też po prostu rozmawianie z ludźmi i uświadamianie im pewnych spraw. I tutaj chciałem takim twistem zakończyć, bo udostępniłeś na swoim YouTubie film, który zrobiłeś, artykuł 18. I to jest, myślę, doskonały argument w dyskusji z tymi, którzy uważają, że w ogóle temat małżeństw jednopłciowych w Polsce nie powinien być poruszany, bo one nie są zgodne z konstytucją, a ty w tym filmie przekonujesz bardzo skutecznie z ekspertami, że tak nie jest. Tak, na moim kanale Bart Staszewski Aktywista jest film artykuł 18 z napisami polskimi dla niedosłyszących, z angielskimi dla osób zagranicznych, więc można sobie to obejrzeć i wysyłać dalej. Jak są jakieś dyskusje w internecie, głupie dyskusje, można ten link po prostu wkleić, nie trzeba wchodzić w dyskusję. Na innym kanale artykuł 18 na YouTubie są też wypowiedzi poszczególne, na przykład profesor Łętowski, która tłumaczy, dlaczego demokracja to nie są rządy większości, bo czasami są też takie głupie komentarze w internecie, że to mniejszość ma się dostosować do większości. To jest autorytaryzm, albo to jest tyrania, a nie demokracja. Więc są też takie fajne filmiki w internecie z profesorem Łętowską, którą też to można wyszukać. Też po prostu wklejać i nie wchodzić w głupie dyskusje z ludźmi, z którymi czasami nie warto męczyć się i dyskutować. Dokładnie. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że widzimy się jakoś w terenie niedługo. No i czekam na kolejne materiały na Twoim kanale. Dzięki, do zobaczenia na YouTubie albo na protestach. Moi drodzy, bardzo dziękuję za obejrzenie naszej rozmowy i dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, sprawdzajcie profile Barta. Tutaj wszystko Wam wypiszę z linkami pod spodem, żebyście mogli sprawdzić jego twórczość na YouTubie, na Facebooku, zapoznać się dokładnie z tym, co robi na co dzień. Myślę, że na pewno warto to śledzić, ponieważ to są takie informacje przekazywane codziennie w pigułce, reakcje, które też pomogą Wam, jeżeli jesteście osobami LGBT albo sojusznikami, w dyskusjach po prostu, żeby odpierać merytorycznie wszystkie te argumenty strony przeciwnej. A druga rzecz, przypominam tylko, że cykl Zorientowani ma bardzo długą tradycję, ponad 40 odcinków jest w archiwum, również załączę link do playlisty, kto nie miał okazji jeszcze się z nimi zapoznać, to gorąco zapraszam. I zapraszam również do śledzenia tego kanału, do subskrypcji i do czekania na kolejne odcinki, bo one już się robią i będą. Dzięki wielkie i na razie.